Jak tam zaopatrujesz relaks w tym meczu? O trzecim już z tej rozgrywki. Jak zapatruję? Mhm. No nie wiem, powiem ci, że ten Tkeiczu naprawdę dobrze gra. Grałem na niego i no to dziwił mnie. Dobrze myśli, ma dobre pomysły. I szczególnie dobry jest w tak zwanych alinach, czyli jakichś szybkich pushach, atakach. Naprawdę może mieć etos ciężko. Szczególnie jako Protoss, ponieważ Protossi no, mają problemy z zergami. A zobaczymy. Ta mapa jest o tyle kiepska dla Protossa, ponieważ pójście tutaj Forge, Fast Expand nie jest zbyt proste, właściwie to się tego nie robi. Ponieważ jakiś szybki runbuy może naprawdę zniwelować nasze plany. Tak jak ci Mariusz pisze na spektatorze, że on nie gra w ogóle tego. No właśnie widzę. Zastanawiam się, co on tutaj za walla robi. Wall z pylona jest o tyle taki kiepski, ponieważ pylon może bardzo łatwo zostać zniszczony, na przykład przez jakieś szybkie bejny. O czym się przekonał już Wasyl na pierwszym turnieju. Dokładnie. Więc tutaj jest problem. Ale zobaczymy, co będą grali obaj gracze. No, na razie to widzę, ostro dronują. Szczególnie Tkeiczu. Nawet jeszcze nie postawił spawnik pula, dlatego się zastanawiam się, czy to Chyba nie jest czasem zrobi szybki. 15 jego spawna. Tak, szybki. A nie, jednak idzie probka, czyli to 15. jest spawnik. No. 15 spawn, potem ekstraktor. No tak, na tej mapie akurat przyznam, że pierwszy pull jest nawet nie jest taki najgorszy, znaczy pierwszy exp nie jest taki najgorszy, ponieważ zazwyczaj Protoss nie idzie w pierwszego Forge'a i nie jest tak narażony na jakieś kanon rusze, prawda, pod expem, no. Kanon Rush albo zaloty plus jeden. No tak, no to tak. Co ostatnio bardzo kara Lingi. Chyba na jednego strzała taki zalot może już zdjąć pieska. No na dwa dokładnie, tam chyba schodzi plus jeden, to dwa hity. No, ale tutaj no chyba będzie właśnie jakiś ten szybki zelot push, bo widzę dwie bramy ze strony Etausa. Nie ma cybera, ani gazu, więc ciekawe, naprawdę ciekawe podejście, zobaczymy. Tkeiczu już ma gaz, także chyba będą speedlingi na początek. Ja bym tutaj, wiesz co, spróbował postawić po prostu pylona w naturalu, żeby Tak, zanegować. żeby zablokować jak Bo najbardziej. twój trik na tej mapie niestety by nie wyszedł. No bo jednak widzimy tutaj supply. Supply z depota przy zejściu z rampy, no niestety. Można by to zaolować, ale naprawdę wymaga sporej ilości pylonów, co przy tak wczesnym etapie gry nie jest zbyt pomocne. No ale nie, teraz dopiero Etaus stawia gaz, także zastanawiam się, co on tutaj kombinuje. Same zaloty widzimy robi. Nie ma jeszcze cybera, także nie wiem, czy mu się nie pomyliło, czy będzie jakoś po prostu puszował dużą ilością zelotów, tylko po co mu ten gaz w takim razie, to mnie zastanawia. Tkeiczu już stawia expa, ma parę lingów, jest queen nawet widzę. Jeśli uda mu się postawić tego expa i postawić za dwa spiny, to myślę, będzie w dobrej sytuacji. Tak, spiny naprawdę dużo dają na Protossa, bo dają potężny damage, ale już Etaus już wychodzi z pushem i to widzę bardzo mocnym. Ile tu jest zelotów? 6. 6 zelotów, no to może być potężny push. O, tylko parę, mamy parę lingów, tu widzę 10. O, tych linków to jest trochę więcej. Linków mamy 18, więc. O, teraz dobiegły, dobrze, nie widziałem. No, poradzę sobie chyba z tym. Oj, nie, widzę tutaj mały błąd. O, już są na Zerga, który speedzie, nie ale ogarnął. stracił 7 linków tak naprawdę za darmo. Nic nie. Tak, chyba że Shielda jest nawet nie. poranionych też. No, oj, dwa spiny widzę w menu, już się przestraszył się. Tylko czy te dwa spiny coś dadzą? No to jest już, wiesz, chyba się nad nie zdążą wybudować. No, myślę, że jakimś cudem może uda. Nie, nawet nie robi nowych lingów, także to już jest chyba, może być GG. Albo będzie miał naprawdę duże straty.
No, to już jest G. On tego nie wybroni, no to jest po prostu nierealne. Nie, nie da rady, nie da rady. Dopiero teraz tworzy, widzę nowe lingi, a już wcześniej miał larwy, to spory błąd. Roach Warren, ale No no, i na to już za późno, no, nie starczy mu dużo na za późno, tak. To już jest pogrzeb. Zostało mu 8 dronek. Może te loty jeszcze widzę ubije, no ale jest tak do tyłu, że już widzą następne dwa i Stalker widzę ze strony. W międzyczasie postawił Cybera i Fourgate. Tutaj widzę się robi jeszcze dodatkowe dwa gate'y. No to już jest raczej po grze, no nie ma szans. Ten jeden spine, którego teraz stawia, to nie pomoże mu. To jest właśnie Bundzelga, który po prostu nie widziałem, nie zapładniał sobie haczerki, nie robił sobie larp zbyt dużej ilości. Później jak przyszedł push, po prostu nie miał jak wykluć nowych jednostek. O tym trzeba zawsze pamiętać. A nawet jeśli ma parę larp i widział, że idą zeloty, to nie, po prostu nie dorabiał nowych lingów i no i później już jest straszny problem. No teraz bym atakował z drugiej strony tak naprawdę. Albo poczekasz, żeby móc zburpować te 3 złoty jeszcze i... No, też tak, ale ile zobaczymy. No, jeszcze chwilka i będzie Warp Gate. Dobrze się cofa pod pylon właśnie, żeby nie stracić tych jednostek. Mamy Dylan sentry. chciałem. Dylan widziałem, że pisał, że Expa mógł postawić. No myślę, że już po prostu chce to wygrać by za wszelką cenę. O, jak zniszczy tego pylona, to może być ciekawie. To może być ciekawie. Zniszczył. No. No i chyba teraz, czy powinien iść z Z tym, że. kontrą, budują się 4 zety, 3 zety, 1 sentry, buduje się Ale exp. pojawił nam się exp. Nie wiem, czy Nie wiem zauważyliście. dlaczego robi. Tak, jest exp, jest. Tylko nie wiem dlaczego robi zeloty na roachach, które niestety no, biją te zety bez speeda jak. No te roachy są bardzo poranione, więc tak naprawdę te No tutaj jest 3... push ze strony Tkeiczu. Mamy 6 roachy, dobrze wymikrowane, potrafią zrobić cuda. No, na zeloty to na pewno. Buduje się No, start powiem ci, że to. gate, ale no to będzie Stargate? tak. No, jeżeli ten Void Ciekawie wyskoczy na zgranie. czas, to faktycznie może być pomocny. No, moim zdaniem, Tkeiczu teraz to powinien się na pewno wycofać, bo te dwa Stalkery. Jeszcze mamy tu Fourgate, w każdej chwili może dowarpować nowe jednostki, także tutaj on nic nie zdziała. Nie gram z Zergiem, także nie mam pojęcia, co on by mógł tutaj jeszcze wymyślić teraz, ale jest naprawdę do No, tyłu. tak Tutaj naprawdę plot nie wie zostawia o Expa. Stargate'cie, więc... Tak, ten Stargate go na pewno wykończy, bo ani nie ma. Jak się nazywa ten budynek? Czy Tkeiczu stara się tutaj szybko wrócić z ekonomią do gry? 23 do 16, to jak więc cały czas jest do tyłu. Porządnie zrobił. Ten Void tutaj już jest pryzmowany, tak więc zaraz wyskoczy z tego Stargate'a. Niestety się nie spodziewa go Tkeiczu. Nie ma nic przeciwpowietrznego oprócz A Queena. jedna królówka niestety nie zabije chyba solo Voida, jeżeli się Nie, nie, nie naładuje. da rady. Niestety Voidy solo Queenem to wygrywa. Ale dwa Queeny, jeśli szybko mu się uda dorobić drugiego, to może by dał radę. Dorabia lingi. Ewentualnie On jeszcze... chyba coś. Ja tutaj coś czuję, że on tutaj się szykuje na jakiegoś Alina, bo widzi, że już raczej nie ma szans. Tak, gdzie z jakimś pushem. No, ale niestety Protoss już na dwóch bazach, na Zerga, po prostu miażdży, miażdży. No i co mamy? No Oj, mamy... Kajczu. Armię, 2 Voidy, 5 Stalkerów, 5 Sentry na 14 lingów, 8 Roach, no i to tyle tak naprawdę. No to już jest tak naprawdę po grze, no już Tkeiczu nie ma tutaj szans najmniejszych. Jeszcze pylon widzę będzie stawiany proxy przez Etausa. Na
Naprawdę nie wiem, jakbym mógł z tego cage'u wyjść jeszcze. No te dwa voidy to po prostu miażdżą przede wszystkim. Force fieldy, no niezbyt dobre, ale i tak nie są to aż tak potrzebne. Teraz te dwa voidy już pokusują nagrzane. Paczerkę i to już jest biegienie wtedy. Znaczy chyba będzie próbował robić base trade, ale... Ale tak sobie szczerze nie ma za bardzo czym, bo tam w bazie u Etausa już warpowane jednostki. No... W ostateczności przecież Etaus też może wziąć proby do obrony i... Tylko Etaus chyba się bawi w podsmażaną larwę. A tutaj mamy... Dziwnie postawiony exp, naprawdę. Ciekawi mnie to. Z prawej strony. GG. To jest chyba 1-1, tak? Czy 2-1 dla Etausa? Bo już trochę pogubiłem dzisiaj. Chyba 2-1.